Przyznanie nagród kopernikańskich jest jednym z elementów, którym Akademia Kopernikańska będzie honorować wybitnych naukowców. I pierwsze nagrody kopernikańskie z astronomii trafiają w najlepsze możliwe ręce. Ręce wybitnych astrofizyków, którzy swoimi badaniami naukowymi zmienili, można powiedzieć, świat. Profesor Peebles to bardzo wybitny kosmolog, którego idee przez wiele lat były czysto ideami teoretycznymi, ale obecnie wiemy, że te idee zostały potwierdzone przez obserwacje. Z kolei profesor Barysz jest jednym z pionierów nowego rodzaju badań astrofizycznych, badań fal grawitacyjnych. Jest to nowe okno na wszechświat i niewątpliwie wielki przełom w badaniach kosmosu w ostatnich latach. Tak więc nagrody kopernikańskie trafiają z pewnością w najbardziej godne ręce.